W ramach projektu Borówkowe Faktory, poza gamą płynną, stosowane są również na niektórych kwaterach nasze produkty do fertygacji z gamy KSC. Produkty te zawierają biostymulację FitActyl, która wpływa bardzo mocno na transport składników, dużo szybszy, do rośliny i dodatkowo na lepsze przemieszczanie składników w tej roślinie. W tym roku będziemy wprowadzać na kilku kwaterach nowość, o której opowie Państwu Dorota. Tak, natomiast jeszcze chciałabym Państwu zwrócić na jedną rzecz uwagę, na te czarne granulki, które się znajdują w naszych preparatach. I to właśnie one robią największą pracę w roślinie. To nie są żadne zabrudzenia, tylko właśnie te biostymulatory, które są dodatkiem w tych składnikach pokarmowych. Drodzy Państwo, w zeszłym roku stosowaliśmy tu preparaty KSC 3 i KSC 7 naprzemiennie. To było najprostsze zastosowanie naszych preparatów w formie fertygacji. Natomiast w tym sezonie 2024 ja chciałabym, żebyśmy dodali taki preparat, jakim jest Adur. I to jest typowy wapń, który stosujemy do fertygacji na plantacjach borówki, jak również preparat Rekord. Preparat Rekord jest preparatem dolistno-doglebowym, natomiast w trakcie sezonu, jeśli go wprowadzimy po pierwszym zbiorze i zabezpieczymy preparatem Rekord, jesteśmy w stanie do końca sezonu po każdym zbiorach w dawce 3 litrów na hektar preparatu Rekord i około w zależności od warunków pogodowych, od ilości wapnia w glebie, ustalić dawkę preparatu Adur. Zabezpieczamy zawsze wapniem preparat Rekord i wyciągamy jak największe owoce do końca sezonu, zbieramy wtedy. Jesteśmy w stanie ustawić w tym roku troszeczkę inaczej technologię nawożenia preparatami z gamy KSC i myślę, że to by było dobre rozwiązanie wprowadzić te dwa produkty jeszcze dodatkowo między preparaty KSC 3 i KSC 7 ze względu na to, że chcielibyśmy tutaj wielkość owoców i tą jakość owoców utrzymać do końca zbiorów, do końca sezonu. W aktualnej fazie rozwoju plantacji obecnie, na której się znajdujemy, proponuję Państwu zastosowanie KSC 1 żółty i tutaj mamy azot z fosforem i tak jak mówiłam, fosfor, energia w tym okresie bardzo potrzebny pierwiastek roślinie, szybki transport, szybka rozbudowa, szybka popieralność składników. Też wpływamy właśnie na to, że te składniki, które dajemy doglebowo w granuli jako bufor na pierwszy rzut, to KSC wpływa też na przemieszczanie się tych składników. Więc około, tak jak ta roślinka, 12 kg na hektar KSC 1 zachęcam do wypróbowania naszych preparatów. Jeżeli chcieliby Państwo współpracować z nami i osiągnąć jak najlepsze rezultaty i wyniki na swoich plantacjach, zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami w temacie nawożenia pod kątem fertygacji, z chociażby Dorotą Furmaniak, Jackiem Witkowskim, Arturem Mazurem, Dominikiem Bojarskim, którzy przyjadą do Państwa na plantację i doradzą, jak zastosować nasze produkty, aby uzyskać znakomite efekty.